Senator Marek Plura walczy o życie. Trafił do szpitala w Katowicach trzy dni temu. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Senator od urodzenia cierpi na postępujący zanik mięśni. Porusza się na wózku inwalidzkim. Jego stan pogorszył się w nocy z wtorku na środę. Miały się do tego przyczynić powikłania grypowe i problemy z oddychaniem, podała wirtualna Polska. 52-letni Plura jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków z regionu. Zaczynał jako katowicki radny, potem był posłem europosłem, a od czterech lat jest senatorem. Od lat walczy też o Śląską tożsamość oraz godność i poprawę życia osób niepełnosprawnych.